Monika Borkowska, witam Państwa w Bitwie Politycznej, w amerykańskim wydaniu naszej Bitwy Politycznej. Witam już moich dzisiejszych gości. Po mojej lewej stronie Państwa, prawej, Iwona Arendt z Prawa i Sprawiedliwości. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry Państwu. I po mojej prawej, czyli Państwa lewej, Piotr Ikonowicz, Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Witam Pana, Panie Przewodniczący. Witam serdecznie. No i cóż, proszę Państwa, obudziliśmy się w zupełnie innych okolicznościach, w nowej rzeczywistości. Donald Trump zdeklasował Kamalę Harris. Wczoraj wielu ekspertów spodziewało się, że może być różnie, że któryś z kandydatów wygra, ale o włos, że będzie jak w prawdziwym sprincie, że ktoś wpadnie na metę w ostatniej chwili, że będą liczyły się sekundy, a nie minuty. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Donald Trump deklasuje swoją konkurentkę do tego stopnia, że Kamala Harris, proszę Państwa, rakiem po cichu wycofuje się z własnego wieczoru wyborczego. Nawet w takiej wyjątkowej sytuacji no nie była w stanie zmierzyć się z rzeczywistością i zabrać głosu na swoim wieczorze wyborczym. Bardzo to wymowne, o te sprawy będę pytać dziś moich dzisiejszych gości. Chętnie natomiast głos zabrał prezydent elekt, 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy, co powiedział. To jest największe polityczne zwycięstwo, jakiego nikt wcześniej nie wiedział. Musimy podziękować Amerykanom za ten niezwykły zaszczyt, że zostanę ich i waszym 47. prezydentem. I będziemy walczyć o każdego obywatela, o każdą rodzinę. Będę walczył każdego dnia do ostatniego tchu, do ostatniego po to, żebyśmy naszym dzieciom zostawili Amerykę dobrobytu. I teraz rozpoczniemy naprawdę złotą erę Ameryki. Okazało się, proszę Państwa, że mamy do czynienia z prawdziwym łomotem, prawdziwymi bęckami, które pan prezydent Trump spuścił demokratom. I teraz tak, najważniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że Republikanie nie tylko wygrywają Biały Dom, ale także przecież i Kongres, i Senat, a więc obie izby parlamentu. I dlatego pojawiają się pytania, czy Donald Trump to będzie ten sam Donald Trump, z którym mieliśmy do czynienia w czasie jego pierwszej kadencji. I już pojawiają się głosy, że to nie będzie ten sam człowiek, że to nie będzie ten sam przywódca, bo teraz on wraca ze wzdwojoną siłą, wraca silniejszy i wraca z poparciem właśnie obu izb parlamentu. Jak na to wszystko reagują moi goście? Jak oceniają to, co wydarzyło się za oceanem? Pani poseł, była pani zszokowana? Bo sam Donald Trump mówi dzisiaj, że jest zaskoczony. Nie byłam zszokowana, bo podobnie sytuacja w Stanach w wyborach, jak porównując do sytuacji wyborczej w 2015 roku prezydenckich naszych, kiedy wszystkie sondaże pokazywały zwycięstwo pana prezydenta Komorowskiego, a wygrał Andrzej Duda. I tu dosłownie podobna sytuacja. Wszystkie sondaże, ja obserwowałam sondaże przed wyborami teraz prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych do ostatniej chwili. W ostatniej chwili były sondaże pokazujące, że właściwie jest idą łeb w łeb, natomiast przewaga jest na rzecz Kamali Harris. I cóż się okazuje, że jak przyszło do urn wyborczych, doszło do głosowania, to się okazuje, że zdeklasował Donald Trump Kamalę Harris. Więc znowu kompromitacja sondażowni. Poza tym, i tu muszę podkreślić, Kamala Harris była kandydatem celebrytów, tak zwanego szerokiego mainstreamu, natomiast Donald Trump był kandydatem zwykłych Amerykanów. Ja się uśmiecham, jak pani poseł mówi o celebrytach, bo się zastanawiam, czy dzisiaj są już spakowani. Pamięta pani te celebrytki, które mówiły, jak Donald Trump wygra wybory, my się wyprowadzimy z Ameryki. Tak, 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 to znane celebrytki, tak, ostatnio też Robert De Niro, tak, a jeszcze na samym końcu, jeszcze zdaje się wczoraj, czy przedwczoraj widziałam Harrisona Forda, który także popierał już na ostatniej prostej, robili wszystko, żeby pomóc
z Kamali Harris. Natomiast zwykli Amerykanie już nie patrzą na celebrytów, nie patrzą na to, co oni mówią, tylko widzą wokół siebie sytuację i chcą zmienić tą sytuację na lepsze, swoje życie. I dlatego zaufali Donaldowi Trumpowi. Nie celebrytom, którzy mają dużo pieniędzy, którzy mają majątki, mają Trumpa, domy. I, no, ale w Stanach Zjednoczonych, żeby być kandydatem na prezydenta, trzeba mieć dużo pieniędzy. Jasne, ale albo pani sobie przeczy, takich no. celebrytów, którzy finansują przeczy, kampanię właśnie. Wyborczą. Kamala Harris miała ogromne znaczy, pieniądze przez to, że właśnie celebryci finansowali Kamalę Harris. Dobra, pieniędzy z podatków także i zwykłych Amerykanów. Dobrze, nie ma się co kłócić o pieniądze Donalda Trumpa. Proszę państwa, pytanie jest takie, jakim on będzie przywódcą? Czy będzie na tyle silnym przywódcą, zdeterminowanym, by móc teraz wywiązać się z tych wszystkich obietnic przedwyborczych, a było ich przecież sporo. Pan przewodniczący. Po pierwsze, duża część tych obietnic bardziej zasługuje na miano gróźb, tak? Czemu? Bo on nawet groził, że nie tylko deportuje ze Stanów Zjednoczonych 11 milionów imigrantów, ale w przypadku, kiedy imigrant bądź imigrantka zawarła związek małżeński z Amerykaninem rodowitym, który ma obywatelstwo, to postanowił, czy zagroził, że wyrzuci i tego imigranta, czy imigrantkę, i małżonka, który jest Amerykaninem. Ale panie przewodniczący, pan wie, bo dzisiaj już spływają pierwsze dane do nas i okazuje się, że znaczna część tych rodzin migranckich poparła w tych wyborach właśnie Donalda Trumpa. Ja wiem, no to jest ich błąd, ale znaczy ja, bo na szczęście ci ludzie są rozsądni i wiedzą, że co innego mówi Donald Trump, a co innego robi. Na szczęście, bo gdyby on robił te wszystkie straszne rzeczy, które zapowiadał, to Amerykanie powinni być teraz przerażeni, ale to na szczęście była czysta czcza retoryka. Czczą retoryką były też obietnice poprawy bytu ludzi pracy w pasie rdzy, tam gdzie upadł przemysł, bo to jest powtórka z rozrywki. No, poprzednia kadencja Donalda Trumpa zaczęła się od tych obietnic i skończyła na tym, że ci ludzie dalej są biedni i nie mają pracy. Tak? Czyli te obietnice, no ale jak można wierzyć w obietnice dewelopera, o którym niektórzy mówią, że jest czyścicielem kamienic. To, dla mnie to nie jest bohater mojej bajki. A po obietnicy Kamali Harris pan uwierzył? Proszę? W obietnicę Kamali Harris. Nie, ja generalnie konkret z jej kampanii. Ja nie wierzę w ogóle w tą amerykańską demokrację, no bo zacznijmy od tego, że były wybory podczas których, to akurat takie nie są, ale były wybory, podczas których jeden kandydat dostawał więcej głosów, a drugi więcej głosów elektorskich. I dostając mniej głosów, zostawało się prezydentem. Tak działa ta demokracja, bardzo dziwna demokracja, gdzie można na stole kupować interesy polityczne, prawda? Można po prostu przynieść te walizki dolarów i kazać zrobić wojnę, tak? No to tak to się myślę, odbywa. Myślę, że te argumenty, które pan, przepraszam, dziś przytacza, są mało racjonalne. Nie, ale ja może widzimy, dokończę swoją Donalda wypowiedź. Trumpa jest ja pani go kocha, ja mam do niego bardzo obojętny stosunek. Ja chcę proszę powiedzieć pana, ja kocham tylko swojego męża. A nie, ale Trumpa. No po prostu takie ubóstwienie i takie hołdy, jakie tu się odbywają, są dość śmieszne. Natomiast, no dobra, no to teraz... Natomiast chcę powiedzieć tylko tyle, że trzy osoby, Duda, Morawiecki i Putin ostatnie bardzo się ucieszyli z tego wyniku, a czas pokaże, kto miał rację, że się cieszy. No i dobra, i teraz dlaczego te wybory są kluczowe także dla nas, dla Polaków, i jak ważną rolę odegrała Polonia tam w Ameryce? O tym rozmawiać będziemy w rundzie drugiej. Przechodzimy do rundy drugiej. A dzisiaj w polskim parlamencie także, proszę państwa, politycy zareagowali, myślę, w ładny sposób. Zobaczmy ten obrazek. No może przesadziłam, nie wszyscy jednak zareagowali ładnie, na szerokim kadrze widać jednak, że nie wszyscy z tych wyborów amerykańskich są zadowoleni, to o tym sobie szerzej porozmawiamy jeszcze w trzeciej rundzie, na ile można tutaj wierzyć w te szczere, proszę państwa, gratulacje płynące ze strony elity polskiej. Widać było, że właśnie strona rządowa siedziała i nieszczególnie skora do tych oklasków była. Natomiast na uwagę zasługuje, i to chyba dziś najwięcej powinniśmy o tym mówić, fakt, że Donald Trump wygrywa, proszę państwa, dzięki polskim głosom, dzięki Polonii. Bo oto dwa stany, Wisconsin i Pensylwania, to właśnie tam
rozegrała się ta główna walka i to właśnie tam zadecydowały głosy Polaków. W związku z tym trzeba dziś wracać do pytania, czy jest to jednak kandydatura kluczowa dla Polski, dla polskich spraw? Jeśli jest, to dlaczego, pani poseł? Tak, 800 tysięcy Polaków mieszkających w Pensylwanii i też dzięki waszej stacji, tak trzeba przyznać, dzięki waszej stacji też byli uświadomieni, co się może dziać, tak, jeżeli Kamala Harris będzie dalej, znaczy zostanie prezydentem, tak, jeszcze będzie u władzy. Więc myślę, że tutaj wielka zasługa wasza. Natomiast Polacy zdecydowali w tych stanach, o których pani redaktor wspomniała, o tym i przeważyli tą szalę. Ja jeszcze wczoraj wieczorem dzwoniłam do mojej koleżanki, która mieszka w Stanach, przyjaciółki, i pytałam się jej o sytuację. Ona akurat mieszka w Ohio, więc ona mówiła, że Ohio to jest stan pro-trumpowski, więc tutaj mówi, tu nie ulega wątpliwości, ale mówiła, że w Pensylwanii, już wczoraj mówiła, że w Pensylwanii prawdopodobnie, bo ma też znajomych, współpracują w ramach Polonii, mówi, że już były głosy, że jednak Trump będzie przeważał tam w Stanach, więc na pewno zdecydowanie Polacy tutaj jakiś swój udział mają w zwycięstwie. A dlaczego to jest ważne? Bez względu na to, co my możemy myśleć o Donaldzie Trumpie, czy tak jak tu pan mówi, że może być różnie. Ameryka, przede wszystkim Ameryka jest naszym sojusznikiem. Ani Niemcy, ani Francja, ani żaden inny kraj europejski nie będzie i nigdy nie był historycznie w stanie pomóc Polakom. Jedynie jeżeli możemy na kogoś liczyć jako sojusznika, to są Stany Zjednoczone. I bez względu na to, co Donald Trump pani dzisiaj poseł, powie, to i tak kropkę, bo to przenosimy jest, się. To jest, tak, to proszę jest nasz sojusznik. Tu i teraz. Przenosimy się, proszę państwa, na konferencję prasową do Sejmu. Pan przewodniczący kończy za chwilkę. Dyplomacji. To, jak można tego rodzaju szanse wykorzystywać, pokazały rządy Zjednoczonej Prawicy, kiedy Donald Trump był po raz pierwszy prezydentem Stanów Zjednoczonych. Można śmiało powiedzieć, że z punktu widzenia relacji polsko-amerykańskich, z punktu widzenia wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa, był to dla Polski najlepszy okres po 1989 roku. To wtedy właśnie wzmocniono gwarancje sojusznicze, to wtedy wzmocniono znacząco obecność wojsk amerykańskich w Polsce, to wtedy zawarto szereg ważnych kontraktów zbrojeniowych, to wtedy wreszcie podjęto decyzję, na którą wielu obywateli oczekiwało, zniesiono obowiązek wizowy dla wiz turystycznych dla polskich obywateli. Taka szansa pojawia się również dzisiaj. Na to, żeby dokonać istotnego postępu w relacjach polsko-amerykańskich, żeby wykorzystać prezydenturę Donalda Trumpa, którego znamy jako prezydenta życzliwego Polsce, do wzmocnienia polskiej pozycji, do wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa. Ale nic nie zostanie nam dane w prezencie. O to, by tą szansę wykorzystać, musi aktywnie zabiegać polska dyplomacja. To, co dzisiaj napełnia nas obawami, to fakt, że kanały dyplomatyczne, które są narzędziami do tego, żeby tego rodzaju szanse wykorzystywać, są po stronie rządu Donalda Tuska bardzo skąpe. Rząd zaniedbał budowanie tych kanałów dyplomatycznych, stawiając wszystko tak naprawdę na jedną kartę, na to, że w Stanach Zjednoczonych zwyciężą demokraci, że zwycięży Kamala Harris. W związku z tym dzisiaj możliwości działania wobec administracji amerykańskiej, wobec zaniedbania zbudowania tych kanałów dyplomatycznych są ograniczone. Co więcej, zaproponowano, aby szefem naszej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie był pan Bogdan Klich. Osoba, która w przeszłości w sposób obraźliwy, daleko wykraczający poza ramy sformułowań dyplomatycznych, wyrażała się o przyszłym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Jest oczywiste, że dla takiej osoby, która ma przecież reprezentować polskie interesy, w wielu miejscach drzwi są po prostu zamknięte. Dlatego pilną i absolutnie konieczną jest decyzja, która powinna zapaść jeszcze dzisiaj wobec wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych, i o to apelujemy, aby wycofać kandydaturę Bogdana Klicha na szefa placówki w Waszyngtonie, na ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie. To jest po prostu szkodliwe z punktu widzenia Polski, żeby osoba, która ma zamknięte drzwi
w związku ze swoimi wypowiedziami z przeszłości w wielu miejscach mogła skutecznie reprezentować polskie interesy i pełnić taką funkcję. Drugi element, który jest konieczny ze strony rządu, to konieczność pilnego nadrobienia zaległości. Zbudowania kanałów dyplomatycznych, które sprawią, że będzie można wykorzystać chociażby czas polskiej prezydencji, która rozpocznie się 1 stycznia 2025 roku, a której pierwszym priorytetem jest wzmacnianie więzi transatlantyckich do tego, żeby wzmocnić relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Ja dzisiaj zapytałem ministra do spraw Unii Europejskiej podczas komisji sejmowej zajmującej się kwestiami unijnymi, w jaki sposób w ramach przygotowań do naszej prezydencji uwzględniony jest ten priorytet i jakie rozmowy i spotkania prowadził z partnerami ze Stanów Zjednoczonych w ostatnich tygodniach i miesiącach po to właśnie, żeby być przygotowanym na tego rodzaju rozstrzygnięcie w Stanach Zjednoczonych i być przygotowanym na realizację tego priorytetu polskiej prezydencji. Szanowni Państwo, odpowiedź jest wysoce niepokojąca. Czy minister najpierw uciekał od odpowiedzi, po czym stwierdził, że jest w regularnym kontakcie z kim? Wymienił jedno nazwisko. Z ambasadorem Brzezińskim. Osobą, która tutaj no, niedługi jeszcze czas pewnie pozostanie na placówce. Kontakty ministra z ambasadorem to nic nadzwyczajnego, no ale przecież one nie wystarczą, jeżeli myślimy poważnie o wykorzystaniu tego okna możliwości, o wykorzystaniu polskiej prezydencji do wzmocnienia więzów transatlantyckich. Tak się składa, że równo rok temu byłem z wizytą w Waszyngtonie. Spotykałem się wówczas z bliskimi współpracownikami Donalda Trumpa, z Matthew Boyce'em, z Instytutu Hudsona, z generałem Kate'em Kellogiem, z Instytutu America First, również z kongresmenami republikańskimi, ale żeby była jasność, również z kongresmenami ze strony demokratów i także spotykałem się w Departamencie Stanu z administracją demokratów. Dlaczego? Bo mieliśmy takie głębokie przekonanie, że musimy być przygotowani na różne warianty rozstrzygnięć. Pielęgnowaliśmy kontakty z demokratami, ale także pamiętaliśmy o konieczności pielęgnowania, rozbudowywania kontaktów z republikanami. John Donalda Tuska odszedł od tego rodzaju strategii, postawił wszystko na jedną kartę i to jest błąd, a w dodatku minister odpowiedzialny za przygotowania do prezydencji Polski w Unii Europejskiej, która będzie najważniejszym wydarzeniem z punktu widzenia Polski w polityce zagranicznej w najbliższych miesiącach, kompletnie zaniedbał kontakty transatlantyckie. Dzisiaj dziwił się, czemu ja byłem rok temu w Waszyngtonie i czy ta wizyta miała sens. No to jest głębokie podważenie w ogóle kompetencji pana ministra Adama Szłapki do sprawowania tej funkcji, jeżeli on nie widzi sensu w wizytach dyplomatycznych w stolicach najważniejszych państw, które są naszymi najważniejszymi partnerami. Szanowni Państwo, podsumowując o wadze tych kontaktów i o charakterze tych kontaktów i o to, jak my nad tym pracowaliśmy i jak chcemy też te kontakty pielęgnować i dalej wykorzystywać do tego, żeby wzmacniać polską pozycję na arenie międzynarodowej, nawet z pozycji posłów opozycji, bo mam takie głębokie przekonanie, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, przede wszystkim też prezydent Andrzej Duda, mają daleko większe możliwości i narzędzia oddziaływania niż rząd ze względu na swoje zaniedbania. O tym więcej powie pan minister Marcin Przydacz. Ja mogę powiedzieć tyle. Bardzo szkoda tych zmarnowanych możliwości, niewykorzystanych okazji. Dzisiaj trzeba je pilnie nadrabiać, trzeba wykorzystać szansę, jaką daje wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, rzeczywiście zmiana lokatora w Białym Domu wytwarza nową dynamikę, dynamikę międzynarodową, ale także i dynamikę w relacjach polsko-amerykańskich do władzy i to w pełnym tego wymiarze. Wracają republikanie, bowiem zwycięzcą wyścigu o Biały Dom został Donald Trump, ale patrząc na to, co się wydarzyło w wyborach do Izby Reprezentantów i Senatu, widać jasno, że pełnię władzy i pełnię odpowiedzialności za politykę amerykańską będą mieli od najbliższego czasu republikanie. Stany Zjednoczone dla Polski są absolutnie kluczowym sojusznikiem i kluczowym partnerem. Na tą politykę amerykańską wpływ mają oczywiście różne czynniki, w tym także i kontakty dyplomatyczne, o których przed chwilą była tutaj mowa. Tymczasem przez ostatnie lata
ze strony dzisiejszych rządzących w Polsce. Widzieliśmy cały festiwal pogardy i nienawiści wobec republikanów. Nie boję się tego słowa użyć, bowiem jeśli wobec kogoś, kto jest politykiem amerykańskim, możliwym prezydentem, a tak jest w przypadku Donalda Trumpa, używa się słowa protofaszysta, kiedy mówi się, a jeden z polityków Platformy mówił, że miejscem Donalda Trumpa jest śmietnik historii, kiedy używa się słów, że jest politykiem niepoważnym czy nieodpowiedzialnym, a jednocześnie no, trzeba mieć świadomość, że mogą ci ludzie rządzić w przyszłości. Kiedy Donald Tusk mówił do republikanów, że mają się wstydzić, to jest język, który absolutnie w dyplomacji nie uchodzi. Istnieje, szanowni państwo, dzisiaj obawa, że te słowa wypowiedziane przez te ostatnie miesiące i lata będą bardzo negatywnie rezonować w relacjach polsko-amerykańskich. A już sam fakt skierowania do placówki w Waszyngtonie jako kierownika tej placówki, nie ambasadora, ale kierownika tej placówki, pana Bogdana Klicha, który sam aktywnie wpisywał się w tak niedyplomatyczny kurs komunikacyjny wobec republikanów, no zakrawa rzeczywiście o zdradę interesów bezpieczeństwa państwa polskiego. Apelujemy i oczekujemy z tego miejsca, aby pan minister Sikorski wycofał się z tej skandalicznej kandydatury, aby powrócił do dialogu z panem prezydentem Andrzejem Dudą i ustalił nazwisko naszego reprezentanta w najważniejszej stolicy najważniejszego naszego sojusznika. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której reprezentantem Polski w Waszyngtonie nie będzie ambasador, tylko kierownik placówki, to jeszcze polityczny kolega pana Sikorskiego, Bogdan Klich, którego skuteczność po prostu w tej kluczowej stolicy będzie bardzo, bardzo ograniczona. Panie ministrze Sikorski, jest jeszcze czas, aby pan zawrócił z tej złej drogi, aby pan zakończył tę niepotrzebną polityczną wojnę, którą wywołaliście wspólnie z panem premierem Tuskiem tuż po udanej wspólnej wizycie prezydenta Dudy i premiera Tuska w Waszyngtonie. Dzisiaj interes bezpieczeństwa, interes Rzeczypospolitej wymaga odpowiedzialnego zachowania. Wycofajcie się z tej złej decyzji i rozpocznijcie normalny dialog w sprawie obsady tej placówki. Ale szanowni państwo, te relacje polsko-amerykańskie to nie tylko kontakty dyplomatyczne, ale to przede wszystkim nasze interesy bezpieczeństwa, interesy, które oparte są o ten sojusz, o sojusz polsko-amerykański, oczywiście w ramach Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, ale także dwustronnie. O tych dobrych relacjach mówił pan minister Szynkowski. My rzeczywiście nie kładliśmy wszystkich żetonów na jeden kolor, tak jak to robi minister Sikorski. Pan minister Tomczyk, który mówi, że tak naprawdę namawiałby do głosowania na Kamalę Harris, to nie jest profesjonalne podejście polityczne. Trzeba było utrzymywać dobre relacje zarówno z jedną, jak i z drugą stroną. Najlepszy tego przykład to ostatnia właśnie wspólna wizyta prezydenta Dudy i premiera Tuska. Spotkali się wspólnie z prezydentem Bidenem, ale prezydent Duda spotkał się jeszcze ze spikerem Izby Reprezentantów, republikaninem, właśnie w duchu zapobiegliwości myślenia o przyszłości. Premiera Tuska już na tym spotkaniu nie było. Nie ma tych kontaktów z republikanami, a bezpieczeństwo wymaga dzisiaj tego, abyśmy na Amerykę stawiali. Co w zamian za to słyszymy z ust kluczowych polityków rządzących, samego premiera, ministra Sikorskiego? Nie zachęcanie prezydenta Trumpa i republikanów do większej obecności w Europie, tylko wręcz zniechęcanie ich, zachęcanie ich do izolacjonizmu. Bo o czym ma świadczyć chęć zakończenia, jak to premier nazywa, geopolitycznego outsourcingu? O czym mają świadczyć słowa ministra Sikorskiego, który mówi dzisiaj, że Europa musi dbać sama o swoje bezpieczeństwo? To jest zaproszenie Amerykanów do izolacjonizmu, a w naszym interesie jest pogłębianie współpracy transatlantyckiej i przełamywanie tej nieufności, jeśli ona istnieje, pomiędzy państwami Europy Zachodniej, liderami tej Europy Zachodniej, a dzisiejszym czy przyszłym rządem Stanów Zjednoczonych. Do tego najlepszym przykładem, powodem będzie przyszłoroczna prezydencja Polski w ramach Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów zarysowanych jeszcze za naszych rządów i zaakceptowanych także przez pana prezydenta Dudę jest współpraca transatlantycka.
był pomysł wspólnego szczytu Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, któremu Polska mogłaby jako przewodnicząca w ramach Unii Europejskiej nie tylko patronować, ale być głównym organizatorem. Apelujemy do rządu, aby nie zaprzestać tych przygotowań, wręcz przeciwnie, wzmacniać i starać się zachęcić Amerykanów do aktywnego udziału. I pan prezydent Andrzej Duda przez te kilka kolejnych miesięcy do czasu ustąpienia z urzędu, bo jak wszyscy wiemy, kończy się kadencja, może być tutaj dobrym brokerem, właśnie takim wspomagaczem aktywnie prowadzonej polityki transatlantyckiej, bo ma sam bardzo dobre osobiste relacje z Donaldem Trumpem, inwestując w nie w poprzednich latach. I wreszcie temat trzeci, szanowni państwo. Za czasów pierwszej prezydentury Donalda Trumpa Amerykanie bardzo intensywnie stawiali na relacje z Polską i z Europą Środkową jako taką. To przecież przypomnijmy, że wizyta prezydenta Trumpa w Warszawie miała miejsce w trakcie szczytu Trójmorza. W przyszłym roku również powinien i mam nadzieję, że odbędzie się szczyt Trójmorza. Zadaniem polskiej dyplomacji, ale skutecznej dyplomacji, jest to, aby doprowadzić także i do wizyty prezydenta Trumpa na szczycie Trójmorza w przyszłym roku, aby na powrót Ameryka stawiała na relacje z Europą Środkową i Wschodnią. Ale aby te wszystkie interesy móc realizować, potrzebne są dobre kontakty polityczne. Na pewno nie jest dobrym odwoływanie się do publicystyki i powoływania i porównywania prezydenta Trumpa do Hitlera, Stalina i Mussoliniego, jak to robiła w ostatnim czasie małżonka pana ministra Sikorskiego, Ann Applebaum. To nie tworzy dobrej atmosfery do współpracy. Trzeba jak najszybciej wycofać się z tych złych, niedobrych dla bezpieczeństwa polskiego słów i działań koalicji rządzącej i zacząć budować bardzo dobre relacje z republikanami. Myślę, że przez Pałac Prezydencki ta droga dla Polski byłaby dużo, dużo łatwiejsza, ale do tego trzeba zakończyć tą złą, niepotrzebną wojnę polityczną, którą wywołał Donald Tusk i Radosław Sikorski z prezydentem Andrzejem Dudą i powrócić do dialogu o obsadzie kluczowej naszej placówki w Waszyngtonie. Chciałam zapytać, czy panowie mają takie przekonanie, że ta polityka prezydenta Donalda Trumpa nie zmieni się w stosunku do Ukrainy i do Europy? Pani redaktor, no, jeśli mogę, ja przed chwilą o tym mówiłem, to zależy także i od nas, od Polski, od europejskiej dyplomacji, jak będzie prowadzona ta polityka amerykańska. Jasnym jest, że są obserwowane pewne pomysły takie izolacjonistyczne w Stanach Zjednoczonych. Jasnym jest, że w kampanii pojawiały się różne słowa, czasami pokazujące no, pewne takie, powiedziałbym, nieprzewidywalność tej przyszłej polityki, ale zadaniem polskiej dyplomacji jest oddziaływanie na Waszyngton w taki sposób, aby ten kurs wielkiego statku amerykańskiej polityki zagranicznej był nakierunkowany zbieżnie z naszym interesem. Jeżeli my dzisiaj jako Polska będziemy się obrażać na te kontakty, jeżeli będą dalej się pojawiały tak haniebne słowa jak dotychczas w kierunku republikanów i Donalda Trumpa, to z całą pewnością nie przekonamy pana prezydenta i republikanów do takiej polityki. Ale jasnym jest, że pewne znaki zapytania tutaj są postawione, choć ja nie wierzę w to, że no ktoś może się rzeczywiście realnie przywiązywać do słów, które padają w ramach kampanii wyborczej o zakończeniu wojny w perspektywie kilkunastu godzin. Jasnym jest, że te sprawy są dużo bardziej skomplikowane, ale to jest zadanie dla polskiej dyplomacji. A jak ta polska dyplomacja ma dzisiaj oddziaływać, jeżeli dobry polski ambasador, poliglota, świetny ekspert Marek Magierowski został odwołany. Dzisiaj nie mamy tam ambasadora, a no, wnioskowany na kierownika tej placówki pan Bogdan Klich jeszcze nie wyjechał do Waszyngtonu. No, jaskółki twierdzą, że nie zdał jeszcze egzaminu z języka angielskiego, pewnie uczy się, trzymamy tutaj kciuki, dobrze znać język angielski, chcąc pracować w dyplomacji, ale ta dyplomacja już dzisiaj powinna tam aktywnie działać, a nie dopiero przyuczać się do swojego zawodu. No to jest smutna historia, szanowni państwo, i to jest też taki przyczynek, myślę, powinien być do refleksji. Szymon Szynkowski, Welsenk i pan minister Marcin Przydacz, byli ministrowie już wprawdzie, ale skutecznie punktują braki w dyplomacji premiera Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Mówili panowie też o konieczności budowania kanałów dyplomatycznych, tak to fachowo zostało nazwane. To my o tych kanałach dyplomatycznych za chwilkę w rundzie trzeciej będziemy właśnie rozmawiać. A teraz chciałabym skończyć rundę drugą, bo w rundzie drugiej pan przewodniczący
Ikonowicz nie zdążył głosu zabrać, a to przecież bardzo ważny temat dotyczący nas, Polaków i Polonii, bo okazuje się, że to nasze głosy, głosy Polonii w dużej mierze zdecydowały o spektakularnym zwycięstwie pana prezydenta Trumpa. Wisconsin i Pensylwania, te dwa stany okazały się absolutnie kluczowe i przełomowe. To z jednej strony pytanie właśnie o to. Z drugiej strony widać było już wcześniej, w takiej wczesnej fazie kampanii, widać było, że sam Donald Trump i jego ludzie zauważyli, że w Polakach, że w Polonii jest ogromna moc. Dlatego wiele przekazów kierowanych było właśnie do Polonii. Dlatego też pewnie nasza telewizja została, tak proszę Państwa, doceniona. Jako jedyna zagraniczna telewizja zostaliśmy wpuszczeni na wczorajszy sztab, na wieczór wyborczy pana prezydenta Trumpa. I już nie mówię o tym wywiadzie, który rozbił bank redaktora naszego, prawda, dyrektora Rachonia z Donaldem Trumpem. Wywiad cytowany we wszystkich zagranicznych mediach. To rysuje nam naprawdę obraz taki i można wnioskować po tym wszystkim, co się wydarzyło w kontekście Polonii, że chyba jednak z tych obietnic składanych nam Polakom Trump będzie chciał się wywiązywać. Mamy zresztą przecież przykłady. Obiecał wizy, dowiózł to do końca. Obiecał nam żołnierzy amerykańskich, mamy żołnierzy amerykańskich. Obiecał, że będziemy czuli się bezpiecznie i pewnie. Za czasów jego pierwszej prezydentury czuliśmy się tak. Pan się tak uśmiecha, ja się też uśmiecham, ale chciałabym się dowiedzieć, dlaczego pan się tak uśmiecha. Przecież to są fakty, to o czym ja mówię. Ja może powtórzę z dzisiejszego wywiadu prezydenta Kwaśniewskiego, że jedno jest pewne, że nic nie jest pewne. To znaczy, że Donald Trump jest osobą absolutnie nieobliczalną. I to, że on obiecał, że w jeden dzień zakończy wojnę z Ukrainą, to wygląda jak 100 konkretów Donalda Tuska, tak? To jest typowa obietnica. Natomiast wiemy skądinąd, że Donald Trump nie jest entuzjastą pomocy militarnej i finansowej dla Ukrainy. Istnieje ryzyko, ja nie mówię, że pewność, ale na podstawie wypowiedzi Donalda Trumpa możemy się obawiać, że Donald Trump porzuci Ukrainę na pastwę Putina i że w ramach tego naszego wielkiego rozradowania pewnego dnia, i to wcale nie tak późno, zobaczymy wojska rosyjskie na naszej granicy. Tak? Ale pan chyba jest, teraz straszy. I to jest, nie, ja tylko mówię, co on mówił, tak? No bo. No, ale on tego nie powiedział. Na szczęście. Nie, panie przewodniczący, właśnie pan nie mówi. Wstrzyma tą pomoc. On zapowiedział wstrzymanie tej pomocy. Ależ nie zapowiedział. Ja to słyszałem. Kwaśniewski o tym mówił dzisiaj w wywiadzie i ja też to słyszałem. Może Kwaśniewski? Oboje się mylimy. Pani poseł. Dobrze. Nie, to znaczy, oboje się mylimy. Ja rozumiem, że pan wie, że panu prezydentowi Kwaśniewskiemu. No, nie, ale to, nie. Ja na szczęście. Ja na szczęście nie wierzę, że Trump zrobił wszystko, co zapowiedział, dlatego mam nadzieję, że ta pomoc nie ustanie. Natomiast gdyby wygrała Kamala Harris, to mielibyśmy kontynuację jednak bardzo solidnego wsparcia dla wysiłku wojennego Ukrainy. I ta wojna trwałaby i trwała w nieskończoność. Znaczy, oczywiście może się zakończyć absolutnym zwycięstwem Putina i to można w jeden dzień załatwić. Ale chyba pan, nie o to nam ale chodzi. Ale pan wie, że to jest trochę jednak manipulacja, bo tu zapowiedzi płynące ze sztabu Trumpa są zupełnie inne, że jest pomysł konkretny, jak tę wojnę zakończyć i mowa jest o tym, że będzie nacisk ekonomiczny wywierany na Putina. Tak by Putin się... Nowe sankcje? Tak by no już były wszystkie dał możliwe. Dał 2-3 kroki do tyłu. To są głupstwa, bo już były sankcje nie i one niczego Ukraina nie zatrzymały. Pastwę, mamy, my mamy bardzo poważną sytuację. Sekund, przepraszam, bo jeszcze chyba mam chwilę czasu. Ostatnie otóż zdanie. My mamy bardzo poważną sytuację na linii nie tylko Moskwa-Waszyngton, ale na linii Pekin-Waszyngton. I poprzednia kadencja Trumpa polegała na wojnie handlowej z Chinami, której Amerykanie raczej nie wygrają. W związku z czym my mamy człowieka, który jest gotowy do konfrontacji z jednej strony, a z drugiej strony już nie chce wydawać amerykańskich dolarów na obronę Ukrainy. Dobrze, na razie taką mamy wiedzę, a jeżeli Trump ogłosi coś innego, to będziemy o tym rozmawiać, a na razie nie ogłosi. No dobrze, a konkrety płynące ze strony pani Harris były takie, że aborcja, aborcja, aborcja i jeszcze raz aborcja. I to były konkrety. No widać, że Amerykanie, ale jeśli pani jeszcze sześć razy powie mi o tym, że chce 30 sekund, to naprawdę zrobię na złość i przejdę do rundy trzeciej. Bo ja naprawdę doskonale znam konwencję tego programu i wiem, że państwu przysługuje teraz nawet nie 30 sekund, dobrze, pani poseł, tylko 40. Dziękuję pani redaktor, dziękuję. Szanowni państwo, jedno, bo mam mało czasu, wspomnę.
przypomnę, za rządów poprzedniego Donalda Trumpa nacisk na tą likwidację Nord Stream 2, na zatrzymanie Nord Stream 2. To Donald Trump zaszantażował Europę, żeby zatrzymać ten Nord Stream 2. To jest po pierwsze. Po drugie, przy Kamali Harris, niestety, tak jak pani redaktor powiedziała, aborcja, Zielony Ład i to całe lewackie programy byłyby tutaj w Polsce reprezentowane i realizowane. Natomiast za Donalda Trumpa w końcu skończy się być może ten szalony Zielony Ład i tylko aborcja i zapomnienie o prawach kobiet, właśnie tych dzieci nienarodzonych. Dzieci nienarodzonych, prawa dzieci nienarodzonych, kobiet nienarodzonych. To jest koniec mszy już? Nie, no nie bądźmy tacy. No nie, ja przepraszam. Ale ja pana nie obrażam. Droga pani, jeżeli można, z całym szacunkiem. Ja pana nie obrażam. Z całym szacunkiem. O Bogu bardzo dużo w tej kampanii mówił też Donald Trump, więc myślę, że nie ma co w takich wyjątkowych sytuacjach w ogóle drwić z wiary, z Boga. No bo nie, nie, ale z całym szacunkiem. Pani wypowiedź brzmi jak wypowiedź mieszkańca jakiejś amerykańskiej kolonii. Bo niezależnie od tego, co zadecydują Amerykanie w sprawie Zielonego Ładu, aborcji i tak dalej, nie ma to wpływu na żaden kraj Unii Europejskiej, w tym Polskę. W związku z czym, jeżeli pani się poczuwa do tego, że najważniejsze decyzje w sprawie polskiego życia i polskiego społeczeństwa zapadają w Waszyngtonie, to jest myślenie neokolonialne i proszę się z niego wyzwolić. Żeby pan się nie zdziwił, jak Ameryka prowadzi politykę globalną, dotyczy to bardzo często też Europy. Wystarczy, jak Donald Trump zażądał, żeby wywiązywali się Niemcy z finansowania NATO, broni i uzbrojenia PKB. I wymusił, i wymuszał to. Putin więc, to wymusił, przepraszam bo bardzo, się wreszcie poczuli zagrożeni. Nie, nie Putin, Donald Trump prowadził taką politykę i Europa musiała się dostosować. Członkowie NATO musieli się dostosować do tego. Nie ponosi, nie pani, czyli pani nie sądzi, mówi, że w Europie mówi, ma rządzić Trump. Ja tak nie sądzę. Nie, ja pan, jestem za niepodległością. A woli pan takiego, za niepodległością. Okej, okay, ale woli pan takiego Macron albo Scholza, którzy Państwa, nie będą bronić nigdy Polski. Pani zna pan historię. Pamięta pan 39 rok? Nie, ja już taki stary nie jestem. I to się powtarza. Historia się powtarza. Pani poseł, oszczędźmy moje uszy. Bardzo proszę. To nie działa tak w tym programie, że ta osoba, która krzyczy głośniej, jest lepiej słyszalna. Wręcz przeciwnie. Myślę, że tutaj jak siedzimy wszyscy, zgadzamy się, że niepodległość jest rzeczą najważniejszą. Natomiast budowanie tych kanałów dyplomatycznych, jak to zostało przed chwilką na konferencji nazwane, jest jednak w polityce, w dyplomacji dzisiaj kwestią kluczową. I o tym będziemy rozmawiać w rundzie trzeciej. No oczywiście przywódcy światowi zareagowali bardzo szybko, tylko tak się jakoś składa, że tam, gdzie rządzą ugrupowania lewicujące, no te gratulacje były takie bardzo skąpe, rzekłabym. Takie trochę skąpe jak u Donalda Tuska. Zobaczmy. Gratulacje dla Donalda Trumpa za wygraną w wyborach. Czekam na naszą współpracę dla dobra narodu amerykańskiego i polskiego. No na pewno od dawna pan premier czeka na tę współpracę, zważywszy na tweet sprzed kilku dni, który był głośno komentowany w sieci. Przypomnijmy sobie, co wtedy powiedział pan premier. No to może za chwilkę się uda w takim razie. Słyszę, że reżyserka tam, proszę państwa, pracuje w pocie czoła. Mamy outsourcing, posłuchajmy. Harris czy Trump? Niektórzy twierdzą, że przyszłość Europy zależy od amerykańskich wyborów, podczas gdy w pierwszej kolejności zależy od nas. Pod warunkiem, że Europa w końcu dojrzeje i uwierzy we własną siłę. Bez względu na wynik, era geopolitycznego outsourcingu dobiegła końca. No
No właśnie, no to mamy. Geopolityczny outsourcing. O tym kilka dni temu pisał pan premier Donald Tusk. Dziś mówi o tym, że czeka na współpracę z Donaldem Trumpem. Co na to wszystko jego minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski dziś o poranku także próbował gratulować zwycięzcom. Potwierdziła się słuszność polskiej polityki zagranicznej, polegająca na utrzymywaniu kontaktów politycznych zarówno z demokratami, jak i z republikanami. Dziękuję obu kandydatom za ciepłe słowa o Polsce i potwierdzanie naszego sojuszu. No i pytanie do moich gości. Panie przewodniczący, czy to nie jest nieudolne, czy to nie jest sztuczne, czy to nie jest ośmieszające sposób prowadzenia polskiej dyplomacji jednak, bo no w polityce też liczy się pewna konsekwencja. Jak my mamy Radosława Sikorskiego, który mówi o jakiejś współpracy, Donalda Tuska, który mówi, że oczekuje na podjęcie tej współpracy. I przypominamy sobie, proszę państwa, taśmy Wprost sprzed kilku lat, w których Radosław Sikorski o sojuszu polsko-amerykańskim mówił, proszę państwa, tak, bullshit. Skonfliktujemy się z Niemcami, Francuzami, bo zrobiliśmy, proszę państwa, że to zacytuję, ale muszę, laskę Amerykanom. Frajerzy, kompletni frajerzy. Problem w Polsce jest, że mamy płytką dumę i niską ocenę. Taka murzyńskość. To jest rozmowa, nagrania przeprowadzona z Jackiem Rostowskim. Już nie mówię o tym kontrowersyjnym wpisie o wycieku z Nord Stream. Thank you USA, pisał Radosław Sikorski. No mamy naprawdę mnóstwo tych przykładów z ostatnich lat i dziś ktoś taki jest szefem polskiej dyplomacji, ktoś taki będzie nam relacje z Amerykanami układał. Mało tego, jest brany pod uwagę jako kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej. Mi się wydaje, ja bym nie dyskutował z tymi podsłuchami, bo to trochę nie ten poziom. Tak, zostawmy podsłuchy. Ja bym się skupił, bo kluczowy jest ten zapis tego tweeta Tuska o outsourcingu. Otóż to można rozumieć na dwa sposoby. Można to rozumieć jako podziękowanie za parasol atomowy amerykański i jakby poddanie się no, zagrożeniu ze wschodu, ale też można to zrozumieć jako nawiązanie do myśli Donalda Trumpa, który mówi, zadbajcie wreszcie o własne bezpieczeństwo, wydawajcie odpowiednią ilość środków na obronę. I wtedy jakby zdanie outsourcingu polega na tym, że nie możemy wyłącznie wszystkiego zwalać na Amerykanów, tylko też musimy wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. No nie, ale ja tak to rozumiem. Bo... Tylko nie można tego tak tłumaczyć, wie pan, z jakiego jednego powodu? No, no. Bo Donald Tusk kilka miesięcy temu na konferencji z Scholzem, który był w Polsce, powiedział, że teraz prym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Europie, mają wieść Niemcy. Więc jest tu ewidentne przewajchowanie, przekręcenie szali. Ale to nie jest możliwe, bo Niemcy były wiele lat zdemilitaryzowane. Więc nie można inaczej odczytywać tego tweeta, niż odczytujemy tego tweeta. No znaczy, nie można każdy odczytuje, ale teraz o tych kanałach dyplomatycznych. No otóż no. To jest oczywiste, że PiS będzie trzymał kciuki za republikanów, a PO za demokratów. Natomiast oczywiście PiS-owi było wolno jakby być stronniczym, no bo jest w opozycji, nie reprezentuje w tej chwili Rzeczpospolitej, tak? Natomiast to, że się robiło takie awanse Harris, a jednocześnie afronty Trumpowi, no to jest po prostu dziecinada. To jest brak kompetencji, to jest brak profesjonalizmu, dlatego że powinna nam jednak kierować polska racja stanu, a nie racja partyjna. I tu się absolutnie zgadzam z tą krytyką. Natomiast dobra, to jedną rzecz. O jedną rzecz chcę pana dopytać, no bo nie chcę, żebyśmy rzucali w tym programie słowa na wiatr. Jeżeli ja mówię o pewnych afrontach, jak pan to ładnie ujął, wykonywanych przez ekipę Donalda Tuska, to podaję konkrety. Cytuję fragmenty tych taśm, mówię o Thank you USA w kontekście Nord Streamu. W sumie tych przykładów jest więcej. A pan mówi o jakimś afroncie w stosunku do Kamali Harris. Co pan ma na myśli? Nie, znaczy ja akurat nie mówiłem nic takiego. Ale właśnie pan to przed chwilą powiedział. Nie, chcę powiedzieć, że jakby obie te partie zwalczające się w Polsce mają swoich faworytów i wygrał faworyt PiS-u. Okej, macie prawo triumfować, bo dobrze obstawiliście. Ale ja chcę tylko przypomnieć, że jeszcze nie wiemy,
jaka będzie prezydentura Trumpa i nie cieszmy się przedwcześnie, bo najważniej są dwa strategiczne konflikty na świecie. Nie, ale mamy jednego kandydata, który patrzy na Polaków. Wie pani, co Trump powiedział do Netanjahu? Wie pani, drugą kandydatkę, która obiecuje kobietom tylko i wyłącznie aborcję. Ale to są amerykańskie kobiety, niech pan się o nie nie boi, one są się zadbają. Natomiast chcę powiedzieć, co Trump powiedział do Netanjahu. Powiedział, finish your job. Powiedział, zakończ swoją robotę, a ta robota to jest ludobójstwo na ludności cywilnej Gazy. I to jest pewne, że ci Palestyńczycy będą dalej eksterminowani i że Netanjahu będzie dalej dostawał tą broń, którą morduje ludność cywilną i palestyńskie dzieci. I to mnie boli i boli mnie serce z tego. To jest po pierwsze. Po drugie, dalej jest ta wielka niepewność, czy Ukraińcy, którzy się i tak gonią resztkami sił, dostaną silne amerykańskie wsparcie, czy też trzeba uwierzyć w słowa Trumpa, że to nie nasza sprawa, bo jest olbrzymia tendencja u republikanów do izolacjonizmu. O tym zresztą wspomniano na konferencji prasowej. Ale widzi pan, no, po raz kolejny punktuje tutaj pana niekonsekwencje w tym programie, bo wyciąga pan jakieś słowa, których w ogóle nikt tutaj nie pamięta Trumpa, natomiast wszyscy pamiętamy niech deklarację. Pani będzie pewna, że Zeleński i Ukraińcy pamiętają, bo ciągle o tym mówię. Wie pan co, to też my Polacy pamiętamy, co w ostatnich tygodniach dzieje się ze strony Ukraińców w stosunku do naszego kraju. To też moglibyśmy pewnie cały program na ten temat zrobić. Czyli natomiast co, godzimy się z oddaniem Putinowi Ukrainy? Jeżeli deklaracja jest taka, że jest pomysł i ta wojna zostanie zakończona szybko i że będą to kwestie ekonomiczne, które zagrają tutaj główną rolę, no to niestety w którąś koncepcję ludzie muszą uwierzyć i okazuje się, że Amerykanie wybrali właśnie tę koncepcję, która dla nich okazała się autentyczna. Także Polacy, którzy tam w Ameryce mieli prawo głosu i podejmowali decyzje. Ja mam pytanie do pani redaktor. Nie. Ile ma trwać ten jeden dzień, w który Trump zakończy tą wojnę? Nie wiem, może krócej niż 100 konkretów, 100 dni Donalda Tuska. Może krócej to będzie. Krócej. To w ciągu 100 dni wrócimy do rozmowy. Ja nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie pani zaprosi. Czas pokaże. Natomiast rozmawiamy dzisiaj o koncepcjach i o tym, która koncepcja zwyciężyła, w którą koncepcję uwierzyli Amerykanie i także Amerykanie polskiego pochodzenia. I tutaj jest absolutna deklasacja, jeżeli chodzi o te obietnice przedwyborcze. Natomiast to, żeśmy już omówili w pierwszej rundzie, trochę w drugiej rundzie. Skupmy się jeszcze przez 5 minut, proszę państwa, na budowaniu tych kanałów dyplomatycznych. Pani poseł, dziękuję bardzo, że teraz pani tutaj się tak bardzo nie dopomina głosu. Ja o wszystkim pamiętam i nawet wydłużam pani czas do 2 minut. Dziękuję. Bo chcę zapytać panią, czy dziś, jak pani słucha tych gratulacji płynących ze strony pana premiera Tuska, pana ministra Sikorskiego, to odczytuje pani szczerość płynącą z tych deklaracji? No bo tak jak mówię, trochę jedno w warstwie deklaratywnej, a trochę co innego wynika nam jednak z decyzji podejmowanych w ostatnich latach. Czy ich dzisiaj te tweety, które zamieszczają te gratulacje, to jest takie ratowanie swojej własnej twarzy, tak? Jakiś delikatny. Ja powiem tak. Najważniejsze, tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, polski interes jest najważniejszy dla nas i to przyświeca nam wszystkim, zapewne panu przewodniczącemu, jak i nam. I tak naprawdę najważniejsze w interesie Polski było to, żebyśmy bez względu na to, kto zostanie prezydentem w Stanach Zjednoczonych, nie zamykali sobie drogi współpracy, bo Ameryka jest dla nas kluczowym sojusznikiem. I dlatego z naszej strony, przynajmniej z mojej strony, nie było, ze strony przynajmniej działaczy Prawa i Sprawiedliwości, nie było zdecydowanych, nie wiem, obrażania Kamali Harris, wyzywania Kamali Harris, nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek z nas coś złego powiedział na temat Kamali Harris. Ale Trump wyzywał. Obrzydliwy. Wie pani, że Trump wyzywał. Ale nie o tym rozmawiamy. Nie o tym rozmawiamy. To są ich Trump, Kamala, to była kampania wyborcza. To jest w ogóle brutalna kampania. Tak. To jest trochę inny świat. Natomiast my, jako Polacy, dla nas najważniejszy był właśnie polski interes. To, o czym pan mówił. I dlatego nie można było zrażać sobie ewentualnie przyszłego prezydenta, ktokolwiek nim był. Byłby. Więc w związku z tym oczywiście ideologicznie bliżej nam jest do Donalda Trumpa, ideologicznie. Natomiast jeżeli chodzi o sojusz, to bez względu na to, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, dla nas sojusz amerykański jest najważniejszy. I teraz powiem tak, tego nie zdali egzaminu nasi rządzący, Donald Tusk, pan minister Sikorski i inni ważni urzędnicy państwowi, bo nie powinni przed wyborami tak zdecydowanie obrażać potencjalnego kandydata i potencjalnego prezydenta.
Stanów Zjednoczonych. I dzisiaj stanęli, bo oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, wszystkie sondaże pokazywały na to, że Kamala Harris wygra. Nie wszystkie, ja po raz kolejny panią prostuję, bo te sondaże się zmieniały na ostatniej prostej. Przeważnie było tak, że to Kamala Harris wygra. W związku z tym byli przekonani pewnie rządzący, że to takie oczywiste, że Kamala Harris zostanie prezydentem i w związku z tym posuwali się do obrażania Donalda Trumpa. Dzisiaj te komentarze ich i te gratulacje to jest takie ratowanie na siłę ich wizerunku, jeszcze ratują, co jeszcze. To teraz na poważnie pytam państwa na koniec tej rundy już. Czy wyobrażacie sobie państwo poważny dialog Donalda Tuska i Donalda Trumpa po na przykład tym zdjęciu, które przecież robiło furorę w sieci? Jeżeli mamy, to pokażmy. To jest to zdjęcie, kiedy to pan premier Tusk mierzy z palców, jako że z broni w plecy. Mamy, słyszę, to pokażmy. Może ktoś z państwa nie widział, chociaż trudno sobie to wyobrazić, bo to naprawdę głośno komentowane zdjęcie, zresztą zawarte przecież w książce Donalda Tuska, więc żaden fake. I teraz tak, to jest pierwsza kwestia, a druga kwestia dotyczy pana Klicha, pana Bogdana Klicha. To wybrzmiało nam też na tej przecież konferencji przed chwilką. Panowie ministrowie z PiS-u pytali, jak to jest możliwe, że w ogóle ktoś taki typowany jest na stanowisko ambasadora. A chodzi przecież między innymi o wpis sprzed lat. Mamy, słyszę ten wpis, poproszę. Ten tweet, w którym to właśnie pan Klich obrażał w sposób taki chamski, zdecydowany Donalda Trumpa. Zeznania przed kongresem o tym, że Trump chciał dołączyć do rebeliantów okupujących Kapitol, przerażają, ale nie zaskakują. Pamiętajmy, że to przyjaźń z tym niezrównoważonym i nieszanującym demokracji politykiem miała być według PiS gwarantem bezpieczeństwa Polski. Niezrównoważony i nieszanujący demokrację polityk. I teraz ktoś, kto publicznie popełnia takie wpisy, proszę państwa, miałby być ambasadorem. I tak wygląda właśnie budowanie tych kanałów dyplomatycznych w wykonaniu ekipy pana premiera Tuska. To jest poważne, to buduje nam szansę w ogóle, jest jakikolwiek cień szansy na to, że Donald Trump potraktuje nasz rząd poważnie? 40 sekund. Strasznie mało, 40 sekund. A no takie są zasady tej gry. No dobrze, no to ja tylko powiem, że nie. Te wszystkie gratulacje, no to nie jest nic zaskakującego, to jest protokół. To jest obowiązek każdego rządzącego. I teraz ja proponuję, żebyśmy nie przeceniali jakichś uraz osobistych. To jest polityka. W polityce liczą się interesy. Jeżeli Polska jest dla Ameryki partnerem, to Trump, czyli Donald z Donaldem muszą się dogadywać, tak? Dlatego, że oba te kraje potrzebują siebie nawzajem. I w ten sposób jakby byśmy zapomnieli o tych wszystkich obrazach, no bo trudno nawet zliczyć ludzi, których Donald Trump w swoim życiu obraził, tak? A jednak ci ludzie, jak on został prezydentem, złożą mu gratulacje. No tak działa polityka. Ludzie jedną myślą, drugie robią, bo robią w imieniu nas, a nie w osobistym. Dlatego ja wierzę w to, że ten protokół będzie dochowany i że z powodu tych wszystkich uszczypliwości, a nawet chamstwa, te stosunki nie będą zablokowane. To konkretne pytanie i szybka odpowiedź. Bogdan Klich to jest dobry kandydat? Ja mam nadzieję, że w tej sytuacji być może obóz rządowy jeszcze to przemyśli. A myśli pan, że... Ja lubię Bogdana, ja go znam z dawnych czasów z opozycji. Dobra, nie ale, o to pytam. Może go pan lubi. Ale jako kandydat, dobry kandydat, no po tym spisie, no być może jest to jakiś powód, żeby go jeszcze, że tak powiem, zmienić. Okej, a czy po tym, co wydarzyło się w Stanach, po tym spektakularnym zwycięstwie prezydenta Trumpa, widzi pan taką możliwość, by Radosław Sikorski wystartował w wyborach prezydenckich w Polsce? Tak, bo jesteśmy niepodległym krajem. I to byłby dobry kandydat Platformy? Znaczy, ja nie wiem, jaki są dobrzy kandydaci Platformy. Dla mnie żaden kandydat Platformy nie jest dobry, bo dla mnie Platforma nie jest dobra, jest liberalna i antyludowa. Zgadzam się z panem przewodniczącym. Także trudno sobie wyobrazić dobrego. No, no dobra, no to... No to się zgadzam z panem przewodniczącym, że żaden kandydat Platformy, ktokolwiek by nie był, to będzie na pewno złym kandydatem. Natomiast... Nie, ja pytam o coś innego, proszę państwa, czy to nie byłaby kompromitacja Platformy, gdyby w tym momencie, w takiej sytuacji
geopolitycznej i po spektakularnym zwycięstwie Trumpa, gdzie mówimy o tym, że te relacje muszą być dobre, wystawili kogoś takiego jak Radosław Sikorski. Ja bym się aż tak bardzo w oczach Amerykanów nie przeglądał. Natomiast tak, jeżeli chodzi o pana Bogdana Klicha, no myślę, że tutaj rzeczywiście no nie powinien zostać wycofany, bo nie wyobrażam sobie, w jaki sposób na przykład będzie budował relacje dyplomatyczne ze stroną amerykańską, kiedy no Donald Trump znakomicie wie o tym, co o nim tutaj nasi politycy mówili, co mówił Donald Tusk, co mówił Sikorski. I takie pytanie, jak sobie wyobrażacie państwo, panie przewodniczący, że spotyka się dzisiaj prezydent Donald Trump z premierem Donaldem Tuskiem i o czym rozmawiają? No to kiedy ja właśnie zadałam to pytanie, o czym? Kiedy Donald Trump wie o tym, jak był potraktowany, jak był wyzywany przez Donalda Tuska. I teraz co powie? Donald Trump nie jest małym dzieckiem. Nie jest małym dzieckiem. A Donald co powie? Tylko... przepraszam cię, no naprawdę. No, Donald, było pytanie z odpowiedź. Donald Trump nie jest małym dzieckiem, tylko rasowym politykiem. A małe dziecko może się obrazić, a polityk musi rozmawiać o interesach. I dlatego będą rozmawiać o bezpieczeństwie Europy i o bezpieczeństwie świata, bo obaj mają nałożony przez wyborców taki obowiązek. Tylko czy pan Donald Tusk będzie chciał o tych interesach z Amerykanami rozmawiać, czy będzie wolał z Niemcami rozmawiać? Nie, moment. I tu jest klucz. Nie, no bez Donald przesady, Tusk no nie jest szaleńcem. Będzie chciał, będzie zobowiązany i będzie musiał o tych sprawach rozmawiać, a pan prezydent Trump pewnie będzie rozmawiał. Tyle tylko, że pytanie dziś jest inne, czy cokolwiek z tych rozmów wyniknie. I to jest pytanie, proszę państwa. Powinniśmy trzymać kciuki, żeby wynikło. Powinniśmy trzymać kciuki, żeby wynikło, bo chodzi o Polskę, a nie o tą czy inną partię. Widzi pan, no i trochę pan przeczy swoim słowom. Żeby armia, żeby żołnierze amerykańscy u nas byli. Warmia i Mazury, tam są żołnierze amerykańscy. Chcemy, żeby zostali i mam nadzieję, że zostaną. Ja mam nadzieję, że kiedyś nie będą potrzebni. Moi goście. Marzenie wszystkich. Moi goście przejęli trochę tu inicjatywę i zaczęli zadawać sobie pytania, więc zaliczamy, że runda czwarta została właśnie zaliczona, tak się umawiałem. Przechodzimy do rundy piątej, bo to jest runda, która należy do naszych widzów. I ciekawa jestem, o co dziś pytać będą nas właśnie nasi widzowie. Poproszę o tweety, świeżutkie, gorące, pewnie dopiero co skonstruowane, wymyślone pytania. Pan Sławek, drogi panie Piotrze, pytanie do pana, skoro Donald Trump jest panu totalnie obojętny, to jak wygląda pana nastawienie do Kamali Harris? Czy to jakiś inny rodzaj obojętności? 40 sekund? Absolutnie tak. Koniec odpowiedzi. I tak, tyle? To jest jakiś inny rodzaj obojętności. Znaczy, ja powiem tak, w Stanach Zjednoczonych kandydaci reprezentują interesy wielkich korporacji. Ja tych interesów nie podzielam. Uważam, że one są groźne w ogóle dla ludzkości. I to, że tam się kupuje tych kandydatów, oni są takimi kukiełkami wystawianymi. No, ale tam są jeszcze ludzie, którzy wielki głosują. Kapitał. Oni głosują. Nie obrażajmy wyborów. Nie, ale no przecież to, tam nikt nie ukrywa, bo u nas w Europie, to jak ktoś przynosi walizkę pieniędzy, to pokryją mu i finansuje polityka. A tam się to robi otwarcie. Czyli jak kompleks naftowy i kompleks zbrojeniowy ufundował kampanię jakiegoś prezydenta, choćby Busha, to potem były wojny. No. Dobra, tu trochę sytuacja z Kamalą Harris moim zdaniem jest inna, bo jednak to jest kandydatka, właściwie była to kandydatka, która sprawowała funkcję wiceprezydenta. I jednak gdyby ludzie ufali tej polityce prowadzonej przez ostatnie lata przez Joe Bidena i jego zastępczynię, jeżeli widzieliby, że obietnice są realizowane, jeżeli widzieliby, że koncepcja na rozwiązanie najważniejszych problemów tam jakaś jest, to oni dzisiaj zagłosowaliby właśnie na Kamalę Harris. Tu nie mówimy o jakichś wielkich biznesach w tym przypadku, tylko o to, czy Amerykanie widzieli realizację postulatów i ufają, czy nie ufają. Okazało się, że nie ufają. Poproszę o kolejne pytanie. Zresztą Kamala Harris... No to dobrze. Czy Piotr Ikonowicz uważa, że obniżenie przez prezydenta Trumpa cen ropy i gazu o 50% przez rok nie wpłynie na istnienie Zielonego Ładu? Dalej będziemy się pogrążać gospodarczo i tracić konkurencyjność? Widzi pan, nawet polscy widzowie dostrzegają i pamiętają te konkrety, które padały w trakcie kampanii Donalda Trumpa. I to znaczy, oczywiście, jeżeli energia stanieje, to będzie lepiej, a nie gorzej. I mam nadzieję, że tak się stanie, ale poczekajmy, aż tak się stanie.
No drill, baby drill, ta zapowiedź z wywiadu z Michałem Rachoniem, myślę, wszyscy zapamiętają na długo, może nawet na zawsze, bo to jest chyba taki jeden z tych cytatów, który stał się no, w pewnym sensie tej ikoną i obrazowo pokazuje sposób, w który, mam nadzieję, polityka będzie właśnie przez Donalda Trumpa prowadzona. Jednym z sposobów obniżenia ceny ropy jest to szczelinowanie, prawda? Czyli pozyskiwanie tego surowca, które powoduje absolutną katastrofę ekologiczną, którą się funduje Amerykanom, ale ja tam nie mieszkam, to nie będę cierpiał. Poproszę o kolejne pytanie. No sceptycznie pan patrzy prawie na wszystkie zapowiedzi pana prezydenta Trumpa. Zupełnie ja nie przepadam za Trumpem, to chyba jest jasne. No to czuć, to słychać i czuć. Ale nie jestem jakiś smutny. No widzę właśnie, trochę się pan tam uśmiecha. Poproszę jeszcze o jedno pytanie, mam nadzieję, że zdążymy. Jest, proszę państwa, pan Słonecznik pyta tak, dlaczego uważa pan pani, że Putin się cieszy z wygranej prezydenta Trumpa, jeśli to właśnie sam Trump zablokował Nord Stream, a Biden rurociąg odblokował, co spowodowało wzbogacenie Rosji, a z tego powodu najazd na Ukrainę? No i to chyba jest też kluczowe, to o czym tak, pisze tak, to ja właśnie 40 sekund. Wspomniałam dzisiaj, że to za czasów Donalda Trumpa zostało zablokowane Nord Stream 2. To Donald Trump pokazywał, że ten Nord Stream 2 to jest dla Putina, nie wiem, Eldorado, tak można by powiedzieć. I w związku z tym, tak, ja uważam, że Donald Trump wie, bardzo dobrze zna Europę, zna politykę europejską i myślę, że na pewno w polityce europejskiej będzie zwracał uwagę na to, żeby blokować Rosję. Zresztą wspominał o tym, że to będzie blokada ekonomiczna, a ja myślę, że w tych czasach właśnie ta blokada ekonomiczna Rosji jest kluczowa, bo militarnie słabo jednak ta Ukraina nie daje sobie rady, tak? Natomiast ekonomicznie blokada, taka realna blokada ekonomiczna Putina, to jest cel i to może być sukces. I mimo tych wszystkich faktów Piotr Ikonowicz nie wierzy w te zapowiedzi. Tak, bo ja pamiętam, bo nie mam krótkiej pamięci, tylko dobrą pamięć, że teraz po tych wyborach Republikanie będą mieli większość w Senacie, w Izbie Reprezentantów, będą mieli swojego prezydenta, a za poprzedniego prezydenta bardzo długo blokowali kolejne pakiety pomocy dla Ukrainy, właśnie Republikanie. A teraz mają już pełną wolność, żeby blokować, są izolacjonistami, a Trump zapowiedział to, co zapowiedział, że zostanie porzucona Ukraina na pastwę Putina i ja się tego boję, bo to godzi w polskie bezpieczeństwo. Mogę jedno zdanie. Zależy mi naprawdę na tym, aby Ukraina zwyciężyła, tak, żeby Putin przegrał. Natomiast pieniądze i ładowanie tak bez sensu cały czas pieniędzy w Ukrainę, to pamiętajmy o tym, że tam jest ogromna korupcja. Nawet teraz w czasie wojny jest ogromna korupcja i bardzo często te pieniądze wpadają do oligarchów. I dlatego każda inicjatywa i pomoc finansowa powinna być kontrolowana. I dlatego bym tutaj liczyła na to, że będzie ta pomoc, ale będzie kontrolowana, nie będzie wpadała do oligarchów ukraińskich. Na razie mamy triumfalny pochód armii rosyjskiej i coraz słabnący strumień pomocy dla Ukrainy. Oni oszczędzają pociski, dozują je, bo nie mogą strzelać tak jak Rosjanie seriami, bo ich mają za mało. Tak, ale Europa tych pocisków i tego uzbrojenia produkuje za mało i gdyby chciała, nie jest w stanie dostarczyć pomocy. Amerykanie przytną pomoc, jest po Ukrainie. Panie Piotrze, czy to jest mądre, co powiedział Sikorski, że właściwie powinniśmy pomyśleć o tym, żeby strącać te rakiety, które na Polskę... Nie, ale nie, to nie jest proszę mądre. Państwa, bo my możemy to rozmawiać... To nie jest mądre, tak? Nie jest mądre. Zobaczymy, co będzie. No, dla mnie Trump jest przede wszystkim enigmą, jest niewiadomą, bo na szczęście, mówię to poważnie, on nie wszystko, co mówi, potem robi. No bo nie. Gdyby zrobił to, co zapowiedział, jest po Ukrainie, a Polska jest pod wielkim zagrożeniem. A Kamala Harris nic nie mówiła, nic nie robiła, a jako wiceprezydent ja nie chciałabym tak krzyczeć jak państwo, bo to jest nietaktowne przede wszystkim w stosunku do naszych widzów. Ale jak proszę o kropkę, to znaczy, że proszę o kropkę, bo czas naszego programu dobiegł końca. Na szczęście dla nas, proszę państwa, dziś wydaje się, jesteśmy telewizją prawicową, Amerykanie zdecydowali inaczej i Amerykanie dostrzegli, że to, co obiecywał Donald Trump w swojej poprzedniej kampanii,
To do zasady zostało zrealizowane i Amerykanie stwierdzili też, że to, co zapowiada teraz Donald Trump, jest do zrealizowania realne i możliwe. Zobaczymy, jak to będzie faktycznie wyglądało w kwestii Ukrainy, nawet jeżeli finansowanie zostanie podcięte, a wywiąże się Donald Trump z tego, co zapowiadał, że szybko zakończy tę wojnę, no to może faktycznie tak będzie, że to finansowanie po prostu potrzebne nie będzie i na to, myślę, wszyscy liczymy i taką mamy nadzieję. Jak będzie, czas pokaże. Będziemy oczywiście się temu wszystkiemu bacznie przyglądać i to wszystko obserwować. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dzisiejszy program. Dziękuję za pytania z piątej rundy. Dziękuję moim gościom. Iwona Arendt, Prawo i Sprawiedliwość, Piotr Ikonowicz, Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Dziękuję bardzo Państwu za to, że jesteście z nami. Dziękuję bardzo w imieniu kolegów, którzy przygotowywali wczorajszy wieczór wyborczy, za to, że byliście Państwo z nami. Pewnie z naszej anteny nasi widzowie już wiedzą, że znów pobiliśmy na głowę naszą konkurencję z wiertniczej. Pobiliśmy na głowę TVN24. Nasz wieczór wyborczy okazał się najlepszy, najchętniej oglądany. Pewnie dzięki temu, że to właśnie nasz dziennikarz, nasza ekipa została wpuszczona na wieczór wyborczy zwycięskiego kandydata. Byliśmy jedyną zagraniczną telewizją, która relacjonowała to, co się dzieje w sztabie Donalda Trumpa. Byliśmy jedyną telewizją, która przeprowadziła wywiad z Donaldem Trumpem. To wszystko dzięki naszej dyrekcji, dzięki redaktorowi Rachoniowi, który z wielką determinacją dążył do tego, by to się, proszę Państwa, udało i ten wywiad cytowany był przecież na całym świecie. To wszystko jest możliwe tylko dzięki Państwa wsparciu. Za to wsparcie oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o więcej, bo my jesteśmy dla Państwa. Jesteśmy razem z Państwem. To z Państwem budujemy Dom Wolnego Słowa. Kłaniam się Państwu nisko. Do zobaczenia jutro.